Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Leniwego Podcastu. Dzisiaj zebraliśmy się w takiej dość sporej ekipie, bo jest ze mną Jacek. Cześć. Jest ze mną Michał. Cześć, witam was. I to wszyscy. Nie, to żartuję, jest jeszcze Patryk. Siemka, hejka, witam. Zebraliśmy się dzisiaj w tym pięknym dniu, ponieważ wszyscy razem obejrzeliśmy pewien film, jedną z nowości netflixowskich tego roku, Pięciu braci. Ale zanim do tego przejdziemy, powiedzcie chłopaki, co tam was słychać w ogóle? Jak żyćko? No wszystko dobrze, jest naprawdę jeszcze sesja, ale już na finiszu, więc w zasadzie otwierają się bardzo, bardzo miłe perspektywy przede mną. Wakacje. Wakacje. No, praca, ale taka, którą lubię, więc w zasadzie można powiedzieć, że wakacje. Piasek, no, woda, ty... słońce, robota na budowie. Ciepłe, wygazowane piwo. Oczywiście. A ty, Patryś, już wakacje no, masz, no, wakacje u mnie to wygazowana, ale cola na spokojnie, pizza z degrasso. Mam nadzieję, że cola zero. Tak, bo trzeba być fit, trzeba rosnąć dużym. Jacek, a co u ciebie? Nie krępuj się, opowiadam. Nie? U mnie no. Od trzech dni sprawdzam, czy woda nie wyleje z rzeki. No, bo to tam jest słyszałem, zabawne, że po wodzie. Ale jest przewalone ze względu na to, gdzie mój dziadek tam wybudował. A generalnie, no cóż, reszta w porządku, szykuje mi się znów delegacja. Bo po wodzie, nie? Ostatnio bardzo, bardzo dużo pada. A no, pada grzmi. Bywali. Pada grzmi, Odra wylała, wszystko wylewa. No, duże rzeczy wylewa. I teraz pytanko takie, czy nie sądzicie, że to jest idealna pogoda właśnie, żeby nadrabiać zaległości netflixowskie? Jak to u was wygląda? Oglądacie więcej trochę teraz? Bo i tak nie za bardzo można jak z domu wyjść. No, raczej tak. Już od tego momentu, gdzie się zaczęła cała jazda z pandemią, koronawirusem, było więcej czasu, żeby w domku siedzieć i człowiek troszkę miał pietra, żeby gdziekolwiek wychodzić i z ludźmi przebywać w jakiejkolwiek bliskiej odległości, więc no cóż, trzeba było siedzieć na tyłku i coś oglądać. No, pozwoliło mi to nadrobić parę serii, które mi od dawna siedziały na sumieniu, że ich jeszcze nie oglądałem. O jednej z nich był niedawno tekst na naszym blogu. I teraz przyszło czas na to, żeby przejść też do nowości bardziej. Jednym z nich będzie ten film, o którym dzisiaj powiemy. Jacek, myślę, że ty nie powinieneś siedzieć na tyłku, tylko budować tam mur ze słodkich ziemniaków. Bo to może być coraz gorzej. No, a jak tam, Michał, co u ciebie? Oglądałeś ostatnio też coś innego ciekawego? Czy sesja i depresja? Na razie jeszcze sesja. Bez depresji na szczęście, bo już... O Jezu, to będzie ósma sesja moja, więc w zasadzie to już człowiek żyje takim instynktem przetrwania. Ja myślę, że czas na nadrabianie zaległości netflixowych już minął w zasadzie, bo no, generalnie zaczęliśmy już chyba wszyscy życie po pandemii, znaczy no jeszcze trwa pandemia, ale już myślę, że żyjemy niemalże tak, jak było przed nią, więc no, dla mnie już ruszyły treningi. Pogoda jest bardzo ładna, więc też można śmiało wychodzić. No tak jak mówię, skończy się sesja, to wracam pracować do biura. Także mniej czasu na nadrabianie tych wszystkich nowości. Znaczy, nadrabianie, już myślę, to co miałem nadrobić w pandemii, to nadrobiłem, czyli całe The Walking Dead między innymi. Teraz właśnie postaram się na bieżąco oglądać wszystkie nowości, jak na przykład Pięciu Braci. I no, ale myślę, że i tak już na wieczór czy w weekend po pracy to będziemy mieli potem materiał, żeby go omawiać, więc... Wspaniale, na pewno się tu usłyszymy. Ciebie, Patryś, nie pytam, bo ty jesteś w liceum, to tam jest bardzo dużo czasu na wszystko. No. Nie, śmieszkuję oczywiście, wakacje się zbliżają, planujesz oglądać więcej, mniej, tak samo? Wiesz co, tak samo jak Michał teraz, jak mieliśmy ten cały lockdown i tak dalej, no to udało mi się bardzo dużo fajnych rzeczy nadrobić, chociażby większość Kubricka, jeszcze gdzieś tam się na lśnienie czaję. Teraz... A to chyba jest na Netflixie? Jest. A teraz no trochę mniej tego, bo jednak zmieniają się temperatury, przez to człowiek nawet już
powiedzmy w tym postpandemicznym świecie chce coraz więcej wychodzić. Postpandemicznym, taki już wiecie, wszystkie zombiaki na ulicach, tak, tak. Sklep powybijane szyby. Apo na miarę naszych możliwości. Tak. No, wszystkie nawet, stare baby. Czyli nawet to nam się udało zjebać. Gratuluję. Jest taki subreddit, który się nazywa Boring Dystopia, gdzie są prezentowane takie informacje niepokojące z naszego świata, które właśnie są idealnie wpasowałyby się w wizję dystopii, ale przez to, że to jest tak skorelowane z naszą zwykłą rzeczywistością, to nas zupełnie to nie obchodzi, nie? Że na przykład klimat się ociepla. No się ociepla, nie? No tak mało kto to tak naprawdę zwraca uwagę na co dzień. Ryby, ptaki, na pewno jeszcze wielu innych ekologów. Niemniej, ja mam również sesję jeszcze, co nie przeszkadza mi w oglądaniu rzeczy. Oczywiście jestem pilnym studentem. Plus jest taki, że faktycznie przez te 5 dni ulew w Opolu oglądałem sobie sporo rzeczy, bo nigdzie nie było gdzieś wyjść. W tym momencie jest druga skrajność, bo mamy godzinę 10, a jest co najmniej 50 stopni na dworze, więc jak pewnie się domyślacie, jest to idealna pogoda, żeby siedzieć w domu, więc będę się uczył i oglądał anime i filmy, a jednym z filmów, których właśnie obejrzałem, było 5 braci. A więc możemy chyba już przejść do tematu, jak wiemy, co tam słychać u redakcji na tej gałęzi. A więc 5 braci, czyli film, który opowiada nam historię 4 czarnoskórych weteranów walczących w wojnie USA z Wietnamem, którzy po wielu latach już od zakończenia tej wojny postanowili wrócić do Wietnamu w poszukiwaniu ciała swojego przyjaciela, który niestety zginął, oraz pewnego skarbu, wielkiej ilości złota, które się znajduje gdzieś, lecz jeszcze nie wiadomo gdzie. Zanim jednak przejdziemy do tego, co sądzimy o filmie, może opowiecie mi, co sądzicie w ogóle o filmach wojennych. Oczywiście nie można 5 braci do końca nazwać filmem wojennym, ale myślę, że przez ilość retrospektyw, przez tematykę, która cały czas się obraca wokół tej wojny amerykańsko-wietnamskiej, myślę, że można pod to podciągnąć. Lubicie filmy wojenne, oglądacie? Pewnie, można. Ja generalnie nie przepadam za filmami wojennymi, muszę powiedzieć. Potrafię się nimi zachwycić. Zachwyciła mnie na przykład Kompania braci, ale jak pewnie wiemy, to jest takie dzieło, które już przeszło taką kultowość, więc to nie jest nic dziwnego, że ono zachwyca. Ale generalnie mam taką dziwną słabość do tematyki wojny w Wietnamie. Ona mnie bardzo interesuje. Jeden z moich ulubionych filmów, Full Metal Jacket Kubricka, który jest, myślę, bardziej takim może dosłownym i bardziej stricte skupiającym się na przeżyciach wojennych. Ale uwielbiam te wszystkie motywy. Na przykład bardzo też lubię motyw, kiedy w komiksie Kaznodzieja Garta Ennisa również się pojawia motyw wojny w Wietnamie. Bardziej w charakterze retrospekcji, ale również jest on obecny i uważam za generalnie ciekawy kontekst, jak ta wojna w Wietnamie cały czas wpływa, jak ona żyje w świadomości Amerykanów, no bo stała się w pewnym sensie też takim przeżyciem, kurczę, nie wiem jak to do końca określić, ale takim kulturowym, bo na przykład dla nas, Polaków, no to wojna jest czymś, co nam zniszczyła cały kraj, a dla nich była taką, dla nich to jest właściwie jedna z największych wtop, bo oni tam umoczyli strasznie, bo myśleli, że jadą zrobić sobie wycieczkę, a tak naprawdę dostali straszne wciry i to w nich cały czas żyje i chyba z innych powodów niż dla nas. Ale mimo wszystko ten klimat Wietnamu wydaje mi się cały czas ciekawy i ja mam do niego taką straszną słabość, więc jeśli chodzi o sam Wietnam, lubię oglądać filmy z tej tematyki. Jeśli chodzi o filmy ogólnie wojenne, to już troszkę mniej. Ty, Patryk, chyba więcej oglądasz, nie? Takich filmów. Wiesz co, tak. Powiem ci, że to nie wiem nawet jak to wynikło. Po prostu jakoś tak trafiam na fajne filmy i nagle okazują się wojennymi.
Ale właśnie mi się najbardziej podoba ten aspekt, jeśli chodzi o pokazanie relacji w samym wojsku, w samym jednym garnizonie i tak dalej, i tak dalej. A, że znęcanie się nad ludźmi. Tak, bardzo lubię, ale mówiąc już tak na poważnie, to właśnie to jest chyba najciekawszy aspekt zazwyczaj filmów wojennych, czyli pokazanie, jak to wygląda u człowieka od środka. I tak samo bardzo mi się to podobało chociażby w już wspomnianym przez Michała Full Metal Jacket. Pokazywa się tego aspektu, jak potrafi wojsko wyniszczyć człowieka, było bardzo ciekawe. No, Stanley to jednak znak jakości, tak? I rok temu dostaliśmy też film, o którym pisałem. 1917, który do teraz jest chyba moim ulubionym filmem w ogóle. Po prostu to, co tam się działo i jak zostało ukazana cała pierwsza wojna światowa i właśnie relacje pomiędzy naszymi głównymi dwoma bohaterami, to naprawdę szapoba. No i pod to można też podciągnąć film Taiki Waititiego, Jojo Rabbit, komedio-dramat, który zarówno potrafi ubawić do łez. No. Tylko nie wiem, czy Jojo Rabbit jest... No właśnie z Jojo Rabbit to chyba... Tak jak właśnie z omawianym dzisiaj filmem, że trochę tak, ale nie do końca, nie? Bo w moim przekonaniu tak. Gdzieś tam filmy wojenne to jest taka typowa akcja, że tam robią jakiś desant i wszędzie strzelają, wszędzie jest brud i smród. To znaczy, no wiesz, możesz podzielić na dwie kategorie. Filmy, które się dzieją około wojny i bardziej pokazują przeżycia ludności, czy na przykład jak bywało często w ramach II wojny światowej, około Holokaustu się kręciły, albo możesz też właśnie takie filmy rozliczeniowe, które najczęściej powstawały po wojnie wietnamskiej. Był też serial MASH, ale on był o wojnie w Korei, który również ostro komentował właśnie te wydarzenia, kiedy najpierw napadła właśnie komunistyczna Korea na południową część kraju, później Amerykanie ze swoją kontrofensywą, jeszcze wtedy nie natowską, ale chyba to było ONZ-u, tak? Chyba to były siły ONZ-u. A ze swojej strony ja najwięcej oglądałem rzeczywiście filmów, które działy się w okolicach II wojny światowej. I to był przede wszystkim Szeregowiec Ryan, Most na rzecz Kwaj, O jeden most za daleko, Parszywa dwunastka i Złoto dla zuchwałych. Ja bardzo lubię właśnie te filmy takie, powiedzmy, bardziej rozrywkowe, okołowojenne, gdzie właśnie mamy grupę zabijaków, którzy próbują coś zrobić. Bardzo, bardzo miło wspominam właśnie Parszywą dwunastkę. Jest jeden z moich ulubionych filmów. W każdym razie widać taką na przestrzeni tego XX wieku i teraz jak wchodzimy też w obecny czas kina, taką przemianę właśnie w tym, na co się zwraca uwagę, jeżeli chodzi o wojnę. Teraz na przykład mamy dużo większe nastawienie na traumę, na to, jakie miał dany konflikt wpływ na żołnierzy, na to, co przeżywali. No zresztą to też porusza w swoich filmach na przykład Clint Eastwood, nie? Tam ze swoim snajperze i jeszcze tak samo w Gran Torino bohater, którego grał, chyba również był weteranem, nie? Tak się bardzo możliwe. Kojarzy przynajmniej. Wydaje mi się, że tak, że generalnie Clint Eastwood albo gra jakiegoś weterana, albo gra jakiegoś kowboja, także... Ale jest generalnie w tym świetny, więc jakby nie mam o to pretensji, ale myślę, że tak. Tak, jak tam wspominałeś o tych urazach, no to mamy tutaj oczywiście zespół stresu pourazowego, które również występuje w omawianym się filmie. Przepraszam bardzo. Ja przyznam, że śmieszna sprawa, mamy kompletnie odmienne zdania, bo ja jestem zupełnie, może nie antyfanem, ale kompletnie nie ciągnie mnie do filmów wojennych, okołowojennych. Zwyczajnie nie oglądam takich rzeczy, gdyż nie czuję pociągu do tej tematyki. Nie znam klasyków, tak naprawdę z tych wszystkich filmów, co tu powymienialiście, to widziałem może ze 2 albo 3. A jednak wybraliśmy
na dzisiejszy temat, właśnie film okołowojenny. I możecie mi w końcu powiedzieć, jakie jest wasze zdanie odnośnie Pięciu Braci? Co sądzicie na razie tak ogólnie o tym filmie? Ojej. Patryk? No, powiem tak, że po jakiś czas przed po prostu seansem właśnie tego filmu miałem styczność ze Spike'iem przy okazji Black K. Klansman, które też niedawno pojawiło się na Netflixie. I kurde, ten film naprawdę mnie zauroczył, strasznie mi się spodobał. Spike Lee w prime totalnie. I też tutaj liczyłem, że nie zawiedzie, że będzie to nawet forma wznosząca. A skończyło się na potworku Frankensteina, który jednak ma jakieś mięso, oczywiście, no naprawdę niektóre wątki wyszły fajnie, ale całość jest strasznie rozmemłana, pomieszana i dostajemy tutaj praktycznie trzy filmy o różnej tematyce w jednym, które ewoluują na naszych oczach, więc no, tak. To ciekawe, bo reżyser Spike Lee stworzył też Oldboya, który też również cieszy się całkiem sporą popularnością i dobrymi opiniami. Sam go również widziałem i przyznam szczerze, że miałem wyższe oczekiwania co do Pięciu Braci, gdy zerknąłem na dorobek reżysera. Znaczy mówisz o chłopaki, wersji amerykańskiej Oldboya, nie? To ona akurat nie zebrała aż takich dobrych not, jednak ta wersja koreańska jest dużo bardziej, że tak powiem, uznawana za kultową, nie ta amerykańska. To wytniemy to, bo faktycznie teraz sprawdzam i jebłem się. Dobrze, a ty Michał, jak ci się podobało Pięciu Braci? Chciałbyś zostać szóstym? Absolutnie nie, absolutnie bym nie chciał zostać szóstym bratem. Wolę być leniwcem. Słodko. Uważam, że ten film to jest masa stresnego potencjału, który się bardzo szybko i z każdym minutą coraz bardziej się wypłukuje i coraz bardziej ulatuje. Początek był bardzo dobry. Mówię, wreszcie coś takiego, że dostajemy ten Wietnam z innej strony, już tak po latach, i mówię, to może być mega ciekawe. Ale w pierwszym odrzuciło mnie po raz pierwszy, ale potem już cały czas tak się działo. W momencie pierwszej retrospekcji, kiedy bohaterowie byli praktycznie w tym samym wieku, w którym byli w momencie trwania filmu stricte. I wtedy tak, kurczę, no to mi już kompletnie nie siadło i potem już się dało coraz mniej. Także uważam, że rozmyło się to wszystko strasznie. Już czuję, że ten film mi się nie podobał, bo jest mi ciężko o nim mówić, jednak jak jakiś film nam się podoba, myślę, to bardzo łatwo, bo znajdujemy słowo, one same do nas przychodzą, a jeśli coś tak nam szło opornie, to potem też opornie idzie o tym gadka i nawet ciężko mi znaleźć jakiś clue tego filmu. Ja rozumiem, jak jest dużo wątków, ale tutaj one tak po prostu są. Decyzje podejmowane przez bohaterów są z jednej strony bardzo przewidywalne, a z drugiej takie absolutnie niekonsekwentne, bo najpierw mamy pełno gadek o jakimś braterstwie, o ojcostwie, które są takie patetyczne wręcz, a sekundę później wlatuje kilka sztabek złota i już nie ma tego jakby, więc muszę powiedzieć, że no ten film mógł być czymś naprawdę fajnym, naprawdę dobrym, ale szybko się sam zweryfikował i jest co najwyżej średniakiem w moich oczach. No to ciekawe, bo przed tym nagraniem właśnie zastanawiałem się, co ja sądzę o tym filmie i co mógłbym w ogóle dobrego o nim powiedzieć. I nie wiedziałem, czy znajdę to jakieś poparcie, ale widzę, że też o tym wspomniałeś, bo mi również bardzo podobał się początek. Kiedy to wszystko, oczywiście sam początek, gdzie dostajemy te flashbacki, gdzie ten cały kontekst historyczny, a z drugiej strony przylatuje czwórka dziadków do Wietnamu, chodzą sobie po jakimś klubie, piją sobie drineczki i tak naprawdę, bo ja nie czytałem opisu fabuły tego filmu nawet, myślałem, że to będzie właśnie z takim bardziej jajem zrobione, że
A to będzie takie żartobliwe podejście do tematu, to albo tak pół na pół, gdzieś pół żartem, pół serio właśnie. A okazało się troszeczkę inaczej. A ty, Jacek, co sądzisz? No, ja mam też sporo problemów z tym filmem. Gigantyczną, że powiem, że ilość jest... W przeciwieństwie do Michała, no mam dużo do powiedzenia. Przede wszystkim, podobnie jak też Patryk, jestem świeżo po Black Klansman, które niedawno wleciało na Netflix i mi się świetnie to oglądało. To był znakomity film, który przedstawił właśnie wydarzenia historyczne z punktu widzenia zarówno rozrywkowego, jak i dramatycznego, kiedy poruszał temat właśnie KKK i śledztwa pewnej pary policjantów, którzy próbowali to rozpracować. A tutaj spodziewałem się czegoś podobnego, czyli takiej rozliczeniówki, to co Spike Lee też zawsze robi, czyli poruszaniu tematów rasowych, nierówności w Stanach Zjednoczonych, właśnie z punktu widzenia czarnoskórych. I po części to dostałem, a po części dostałem takiego bełta, który jest, kurde, no nie, jak to określić, takim amalgamatem różnych dziwnych pomysłów, które do siebie zupełnie nie pasują. Postaci, które są powyjmowane w ogóle z zupełnie innych filmów. Postaci, których w ogóle to nawet nie powinno być. Ponieważ tylko rozciągają ten seans i nic nie wnoszą. Kurczę, to jest naprawdę, tak mógł być dobry film. Bo co, się zgadzam z tobą, drogi Jacku, drogi leniwcu, że pierwsze pół godziny było super. Ta retrospekcja, ten kontekst historyczny, podróż naszej czwórki bohaterów do Wietnamu jako już podstarzałych weteranów, którzy chcą odnaleźć zarówno swojego poległego dowódcę, jak i pewien skarb. I jak właśnie widzą, jak się zmienił cały Wietnam od ich wyjścia z wojska, jako z zakończenia swoich tur. Ale kurczę, to co się później dzieje, jak ten film nagle zaczyna się rozpadać na moich oczach, to jest aż fascynujące. Znaczy, ja myślę, jeszcze tutaj... Okej, dobra, czekaj. No, dobrze, patrzysz. Właśnie chciałem, Michał, się odnieść do twojego komentarza, powiedzmy. W tym sensie, że mówiłeś tam właśnie, że ci nie pasowało to, że jakby oni w takim, w samym wieku, powiedzmy, są w tych retrospekcjach. Tak, kompletnie. I właśnie, tak, właśnie... O, faktycznie tak, tak było. Tak, o tym jeszcze tak chwilę po seansie praktycznie na żywo gadałem z naszym Jackiem drugim i doszliśmy do w miarę sensownego konsensusu. Przynajmniej mi to Jacek dwa wytłumaczył bardziej, dał na to jakby, pozwolił na to inaczej spojrzeć, że tutaj Spike, jak on lubi pokazywać te swoje rzeczy, dawać jakąś symbolikę i tak dalej, to tutaj to mogło właśnie podejść pod to, że oni nigdy psychicznie z tego Wietnamu jakby nie wyszli. Jasne, okej. A to takie dość prosty motyw. No tak, ale ja się oczywiście zgadzam, nie mówię, że ej, to jest słaby film, oni chyba nie mieli funduszy i dlatego dali tych samych aktorów, żeby znaleźć kogoś młodszego i zapłacić jeszcze raz komuś kasę. Nie, no tak oczywiście nie sądzę i jest w tym symbolika pewnie i zgadzam się z tym, co mówicie, tylko ja tego zwyczajnie w świecie nie kupuję. Dla mnie to po prostu jest już za wiele symboli, a generalnie sam film jest dla mnie taką laurką, którą Spike Lee postanowił zrobić i on sobie obrał cel i do niego po prostu pędzi i nie patrzy na to, że to gdzieś po drodze się robi kiepskie, że gdzieś po drodze pociągnął za sobą masę niepotrzebnych rzeczy. On po prostu chciał zrobić taką, nie wiem, laurkę dla wszystkich czarnoskórych weteranów, opowiedzieć jakąś historię, którą sobie umyślił w głowie, ale zrobił to zupełnie niekonsekwentnie po drodze. Jakby, no mówię, zabierał wszystko, co mu pasowało i potem nie potrafił się zreflektować, że nie wszystko tam gra i nie wszystko tam dobrze siedzi. No i też w rezultacie czego wyszły nam 2,5 godziny filmu, który mógłby, myślę, spokojnie zejść do 2 godzin. Więc, no, mówię, mi to się strasznie rozmywa. Ja myślałem też, tak jak powiedział Jacek, o takim
kolorowym, zabawnym początku. Ja myślałem, że tak będziemy powolutku sobie z każdą sceną teraz bardziej zagłębiać się w psychikę bohaterów, w ten motyw stresu półrazowego, że im dalej w dżunglę będą szli, tym dalej będą szli w głąb siebie, w głąb jakichś swoich demonów. I po części tak było rzeczywiście, ale jest to moim zdaniem zrealizowane zbyt płytko i tak naprawdę żadnego wątku reżyser nie chwycił się dostatecznie długo, dostatecznie mocno, żeby to jakoś zagrało. Tak, za dużo bohaterów tu było w tym filmie. Gdyby się skupić wyłącznie na czwórce weteranów, byłoby super. A po prostu zaczął dodawać kolejne postacie, kolejne wątki, które tak naprawdę do niczego nie prowadziły, tylko właśnie rozmywały tak... Ten film tracił fokus zupełnie na pewnym etapie, gdzie po jakimś czasie zupełnie wiesz, o czym chce ci Spike Lee w ogóle powiedzieć. Nawet nie tyle o czym, ale w jaki sposób, bo właśnie tak jak mówiłem na początku, ten film po prostu na naszych oczach ewoluuje. Na początku dostajemy, przynajmniej ja to tak widzę, że na początku dostajemy obyczajówkę. No taką trochę tutaj komedyjka, no pokazanie jakiejś relacji, ojciec-syn tutaj i tak dalej. No taka typowa obyczajówka. Potem, gdy wchodzimy do dżungli, wlatuje po prostu czarny Nathan Drake, Indiana Jones i tutaj lecimy ze skarbem i tak dalej. Jeszcze no tam brakowało tylko main teamu z Indiany. Tak. Albo zespołu R. A potem nagle próbujemy wjeżdżać w jakiś dramat, ale mając przy okazji te strasznie kępowe flashbacki i po prostu pod koniec lecimy w to jakiegoś Tarantino z tymi wszystkimi bryzgami krwi i tak dalej. No ten film naprawdę jest posklejany z 15 różnych pomysłów, ale no nie realizuje tak jak powinien, chociaż dalej twierdzę, że coś, tam się da coś wydobyć. Faktycznie trzeba przyznać, że film ma źle dobrany balans pomiędzy każdym elementem, który chciał tutaj wprowadzić. Faktycznie też tych elementów jest znacznie, znacznie za dużo. Za dużo jest bohaterów, za dużo jest wątków, przez co w tych 2,5 godzinach nie można tego wszystkiego zamknąć, rozwinąć. Ja do teraz nie wiem, po co było wprowadzenie, przepraszam, nie pamiętam jej imienia, tej babeczki wietnamki, z którą Otis ma dziecko. Jakoś tak. Kompletnie jej mogłoby nie być i to by dalej działało. Nie musiałoby być grupki tych rozminowujących tam, nie? Bo bez nich też by się dało zrobić ten film, a jednak zostali z jakiegoś powodu dodani do tego filmu, gdzie moim zdaniem nie wnieśli za dużo. Jak powiedziałem, to powinno się skupić tylko na czwórce naszych weteranów, ewentualnie właśnie dodać syna Paula i tyle, nie? Bo ta reszta jest tak dorzucona na doczepkę, takie piąte koło uwozu, że tylko mi przeszkadzali w całym seansie. W ogóle ci Francuzi to już w ogóle był jakiś kosmos, co oni tam robili. Nie mam zielonego pojęcia, po co oni zostali dokoptowani. Okej, pamiętam, Wietnam był kolonią francuską przez długi, długi czas, zanim się zaczęła rewolucja komunistyczna, zanim tam weszli Amerykanie. Ale po cholerę oni tam są. Oni do tej w ogóle historii nie wnoszą niczego, dosłownie. Poza właśnie jakieś tam przez bohaterkę ze znaczonym kontekstem historycznym i tyle. Właśnie później tak, w ogóle może nie być. No, Francuzi są dodani po to, żeby Amerykanie mogli pośmiać się z Francuzów, bo tylko oni potrafią wojnę, a Francuzy to nie potrafią wojny, jakby Normandia, kto by was ratował. No miałem takie straszne odrzucenie przy tej pierwszej scenie, kiedy ten Deroche jakoś tak w białym garniturze, który miał im tam pomóc wywieźć to złoto z Wietnamu i Paul mu tam ciśnie, że o, w Normandii kto was ratował, Francuziki, nie? Kontakt na niego patrzy i
Nie wiem, jaki miałby być wynik tej sceny, ale dla mnie to zwycięsko z niej wychodzi Francuz, który mówi, że dziękuję za takie bardzo powierzchowne spojrzenie o wojnie typowo amerykańskie. I jak dla mnie to on wygrywa tę całą dyskusję. Nie wiem, jak to odbierze widz amerykański, ale no dla mnie to tak jakby taki strzał w stopę tym popełnili, jeśli to faktycznie miało być ukazanie takiego kontrastu i sama forma śmiania się z Francuzów, to dla mnie to był strzał w stopę. No właśnie problem było to, że nawet już dobrze, jeszcze ta Wien miała jakiś sens, bo tutaj pokazaliśmy Wietnam nie tylko z perspektywy tego stresu pourazowego też, ale że powiedzmy niektórzy wywieźli z tego coś dobrego, miłość, której owocem jest nawet dziecko i tak dalej, ale tutaj właśnie ona jeszcze by mogła zostać, ale właśnie bez sensu ten Roche, nawet rozumiem, że tutaj Spike chciał pokazać, że no tu tak łatwo nie jest, że te złoto takosy wywieziecie, tutaj trzeba założyć lewy bąk i tak dalej, ale totalnie... No on tam nie pasował, kurczę. Mam wrażenie, że on się pojawił w tym filmie tylko po to, żeby zrobić tą jedną scenę na końcu z czapą i że wybrali tego aktora, bo przypominał pewnego pomarańczowego pana z Ameryki, no. Ale chciałbym tutaj dwie rzeczy zaznaczyć. Ciężko mówić o wyniesieniu miłości z tego romansu amerykańsko-wietnamskiego, gdy ona tam zaznacza, jak bardzo mieli, krótko mówiąc, przekichane. Nie, to była bardzo dobra scena, kiedy właśnie Otis idzie do Tien i właśnie rozmawiają, jak wyglądało to z perspektywy, kiedy już urodziła ich wspólną córkę, jak właśnie reagowało tamto społeczeństwo, bo nie dość, że to była córka Amerykanina, to jeszcze dodatkowo czarnego Amerykanina. I to była jedna z najlepszych scen w filmie. A ona była prostytutką także, nie? Bo ona tak, też tam tak, wspomina tak, w którymś dialogu, więc no start po prostu 10 na 10. Drugą rzecz, którą chciałbym dodać, że ci Francuzi byli po to, tak jak mówił Patryk, żeby było bardziej jak Indiana Jones. Przecież tam na końcu nawet wąż z drzewa skacze. Tak więc są ci, co chcą ukraść arkę, są węże, są pistolety Tylko i jest czapka, która ma imitować kapelusz. Nasze są w jednej scenie, no. No ale są Francuzi. Ale są jeszcze potomkowie Wietkongu, więc w zasadzie oni też byłem trochę za takich nazistów, więc... No oni tam tę ludność tubylcza wynajęta przez nazistów. Nie, to byłoby spoko, gdyby rzeczywiście skupić się na bohaterach i dobra, wydobywają to złoto i no wszystko zaczyna się pierniczyć, oni tracą zmysły zdrowe i jeszcze tam ich atakują z Wietnamu jacyś bandziory i to byłoby spoko, nie? A to się tak wszystko rozłazi, jest tyle wątków, że kurczę, nie wiem co Spike Lee robił podczas pisania scenariusza. Czy nie wiem, czy to odpowiada za scenariusz, aż muszę sprawdzić. Nie ja, oglądam Indiana Jonesa. Patryk, ja też nie. No dobra, przyznam się. Mamy innego. Wczoraj sobie napisałem. Tak, to Spike Lee był jeden z autorów scenariusza, to było... Tak, on chyba tam... Cztery osoby odpowiadały za... Podczas tego lockdownu za dużo spędził z Grantem Morrisonem. Chyba mu tam czwarty wymiar pokazał, bo naprawdę... No, odleciał. Ale to widać, że ten film powinien być, znaczy ten scenariusz przepisany przynajmniej ze dwa razy jeszcze przez kogoś. Kompletnie odciętego od Spike'a, który powycina pewne rzeczy, rozbuduje inne i stworzy z tego jakieś koherentne dzieło. A nie no po prostu ktoś powinien powiedzieć Spike'owi, dobra Spike, masz, a teraz przepisz to na czysto. Jeszcze raz. Przeczytaj to i przepisz na czysto. Za długo, skróć. Ja rozumiem w jakim stopniu Spike'a. Widzisz, jemu ktoś tak nie powiedział. Widzisz, co zrobił? Tutaj taki mały odskok zrobimy. Zawsze do Patryka tekstów, jakie się pojawiają na stronie pierwszego NSZ, masz skrócić od razu. I kto wie, jakby ten film wyglądał, gdyby miał takiego, gdyby Spike Lee miał takiego leniwca. Oj, ale ja bym to napisał ze Spike'em. Który by powiedział,
ale ja bym, za długie, ale ja bym to napisał. Nie fajne. Byście zobaczyli epopeję. Byście mieli. Nie, ale bardzo możliwe, że dobra, Spike chłopaki miał tutaj aż za dużo swobody przy tym filmie. Chciałbym was zadać nieco trudniejsze pytanie. Z fizyki. Jesteście gotowi? Pewno? Przygotujcie się. Nie, z polskiego. Chciałbym, żebyście wymienili mi rzeczy, które wam się podobały w tym filmie, bo wydaje mi się, że na pewno są takie elementy, które przypadły wam do gustu. Może dam wam chwilkę na zastanowienie się, a przy okazji powiem, co mi się podobało, bo bardzo podobało mi się w tym początku filmu te takie żarciki niedosłowne, jak oni tam chcą iść do tej dżungli i ten ich przewodnik mówi, że no, niedobrze bez mnie do tej dżungli iść. A oni właśnie tam mówią, że oni bardzo dobrze znają tą dżunglę. To tu się zaśmiałem akurat. I drugi element, który bardzo mi przypadł do gustu, to była już końcówka filmu, kiedy Paul już zaczął naprawdę świrować. I mamy łamanie tej czwartej ściany, kiedy on patrzy w kamerę i mówi, tak jakby to do nas mówił. Tak, dokładnie. To moim zdaniem wypadło świetnie. Gdyby całościowo film był troszeczkę lepszy, to tak, to wywarłoby jeszcze większe znaczenie. Tak, bardzo dobre było to przełamanie czwartej ściany i zwrócenie się do widza. Wrażenie. Też poza sceną, którą wspominałem wcześniej, czyli o tym, jak wyglądało życie prostytutek po wojnie i szczególnie tych, które miały dzieci z amerykańskimi żołnierzami, a właśnie to już takie kompletne odlatywanie Paula pod względem stresu, który przeżył właśnie teraz podczas tej podróży, jak i wszystkich wspomnień, które mu wróciły z czasu wojny, czy całego PTSD. No to było dosyć mocne, jak zaczął właśnie do kamery mówić i w ogóle cała postać Paula była bardzo fajna. To jest generalnie najlepszy element tego filmu, kiedy właśnie widzimy człowieka, który na całe życie został zniszczony przez ten konflikt, który nie potrafił do końca sobie poradzić z tym, co przeżył, z tym, co zrobił w tamtym terenie, jaki jeden błąd pewnie duży popełnił i jak ciążyło to na nim aż do samego końca filmu, gdzie odrobinę sobie wybacza w takiej bardzo, bardzo już scenie podczas jakiegoś delirium dosłownie można powiedzieć. Ale mówię, no to jest wszystkie te dobre rzeczy, ta cała podróż, ten początek, kiedy mamy nakreślony cały kontekst historyczny, tak samo jak mamy przebitki na właśnie te informacje historyczne, na nagrania archiwalne, to wszystko było super, nie? Ale wszystko to ginie. Ginie pod warstwą tych dziwactw, tego niepotrafienia nadania odpowiedniego tonu filmowi, pod tymi bardzo pokracznymi, wręcz kampowymi scenami przemocy i strzelanin, szczególnie w czasach już współczesnych bohaterom. Kurczę, no tam się tak kryje dobry film pod tym wszystkim, że aż boli po prostu po sensie. Rozumiem. A wy chłopaki, nie wiem, Michał? Masz jakiś element, który przypadł ci do gustu? Nie. Czy całkowicie nie? Mogę znaleźć, tak jak uważam, że we wszystkim można znaleźć coś dobrego. Podobał mi się na przykład ten motyw, że kiedy bohaterowie przywoływali jakieś wydarzenia albo postacie historyczne, one pojawiały się na ekranie w formie zdjęć z jakimś podpisem, takim lekkim wyjaśnieniem, że to nie było takie rzucone, bo jednak no prawdopodobnie widz amerykański skuma to o wiele łatwiej niż widz europejski, który gdzieś tam ogląda ten film z zaskoku po prostu ze względu na reżysera albo na oglądanie nowości i cokolwiek i nie będzie znał wszystkich jakichś właśnie takich kontekstów, dlatego super, że nam to przywołali. To bardzo ułatwiło odbiór i no po prostu doceniam to, że ktoś uznał, że mogę nie dać rady zrozumieć jakiegoś motywu, dlatego fajnie mi to przedstawić bardzo na plus. Bardzo mi się też podoba, tak jak mówię, początek jest dla mnie świetny. Zestawienie
współczesnego Wietnamu, z tym Wietnamem, który oni znają z wojny, jak to się wszystko zderza, zaczyna zagęszczać. To jest też wspaniałe. Jest kilka też fajnych wątków pobocznych, tak jak już sobie powiedzieliśmy, wątek Otisa oraz Win, no to jest super i pokazanie tego w kontekście właśnie potem tym, który już omówiliśmy. Tak, to są rzeczy, które mogą się podobać, które mi się podobają. Jeszcze muszę powiedzieć, no tak, okej, okay, ten film ma coś w sobie, pewnie, nie ujmuję tego, tylko mi się przypomina w tym momencie Kabaret Hrabi i mówi, jak mówi Kołaczkowska, że ja mam tę wiedzę, tylko trzeba ją wydłubać. Nie mam tak długich narzędzi, żeby mi się udało z tego filmu wydłubać po prostu coś lepszego. To chciałem też zaznaczyć, że mi też bardzo przypadły do gustu te historyczne wstawki. Chociaż śmiesznie było patrzeć, jak wiecie, mamy ekran, film, Full HD i dostajemy jakieś takie zdjęcia, jak wklejone gdzieś tam w Paint'cie czy w jakimś dokumencie. To z jednej strony było fajne, a z drugiej strony trochę mi to psuło jakoś cały obraz, tą warstwę wizualną filmu. A ty, Patryś, co tam fajnego wyciągnąłeś z tego filmu? Tak się spodziewałem, że ty będziesz powiedział fajne rzeczy. Na pewno, tak jak mówiście, no super była cała gra aktorska pana Dilroya Lindo, właśnie, który wziął się za rolę Paula. Właśnie to łamanie czwartej ściany, jejku, super. Bardzo fajnie wypadły też moim zdaniem te kampowe flashbacki po prostu, bo no naprawdę przywodziło mi to na myśl te starsze filmy typu Rambo i tak dalej, które się właśnie dzieją w podobnym okresie. Widać tu takie te wow, jesteśmy z Ameryki, yeah, fuck yeah, good morning Vietnam i tak dalej. No Chadwick Boseman był, co było też super, po prostu on z tym swoim akcentem zawsze pasuje na jakiegoś dowódcę albo coś w tym stylu, z tym takim lekko wyniosłym akcentem. Ale było go akcentem. Za mało. A no nie, było go za mało. Było Chadwicka Bosemana. Super był. Naprawdę fajnie też wypadły te emocjonalne sceny, które miały nas w jakiś sposób właśnie dotknąć, typu właśnie ta rozmowa Otisa z Tien Wien, też moment, kiedy znaleźli ciało tego swojego dowódcy właśnie, Normana, granego przez Chadwicka, to też był taki dosyć mocny moment, moim zdaniem. No i jeszcze na przykład chociażby, kiedy nasi żołnierze właśnie już jeszcze w Wietnamie dowiadują się, że zamordowany został dr Luther King, i po prostu, kiedy mogą dać upust swoim emocjom, to też naprawdę mocne na mnie wrażenie wywarło. No i sama końcówka, może poza tą strzelaniną, ale sposób, w jaki w całość po prostu tak niespodziewanie Spike wplata tą swoją niechęć do Donalda Trumpa i praktycznie go samego tam dostajemy, no to też mi się masakrycznie podobało. Także tak. Donald Trump na początku jeszcze występował, nie? Jak oni siedzieli, w sensie został tak, wspominany. Tak, był. No cały film latał tak, Paul z tą czapą. Oni siedzieli w parze. Tak, bo Paul jest takim dosyć ostrym, dżingoistycznym Amerykaninem, nie? Patriotą, który w pewnym sensie popiera Trumpa i ma dosyć specyficzne poglądy polityczno-społeczne. To ja bym chciał już tak całkowicie na koniec, bo już zbliżamy się do 50 minut, zapytać jeszcze, co sądzicie o scenach strzelania, bo to mi się bardzo rzuciło w oczy. Faktycznie, jak oni tam strzelają z pistoletów, to wygląda git, ale jak dostają do rąk karabin, to przepraszam, że tak powiem, ale znaczy, jakby to dziecku dać, on tak sobie na oszczep po prostu nacisnął spust i to wszystko leci, jest tu i nikt nie patrzy, gdzie po prostu strzelają. Nie wiem, czy też macie takie, odnieśliście takie wrażenie po tym. To widać w ostatnich scenach, jak oni walczą już w tej świątyni, tak? I tam chyba Eddie, ten najgrubszy z nich wszystkich, miał karabin.
i on tak strzelał, jakby tak po prostu gdzieś tam biegł i strzelał, nie patrzył gdzie. Nie, to wszystko związane z tymi dziwnymi przejściami między różnymi tonami, nie? Gdzie z jednej strony mamy poważny film, poważny dramat psychologiczny, że tak powiem, a z drugiej mamy kompletnie kampowe sceny właśnie strzelanin. I ja po seansie w ogóle się zastanawiałem, czy to nie było jakieś specjalny zabieg od Spike'a Lee, który miał ten film być jakimś pastiszem filmów o Rambo, czy w ogóle pastiszem filmów wojennych, czy to miała być jakaś parodia tego, jakiś komentarz co do tego, jak zwykle wyglądają one. Kurczę, nie jestem w stanie powiedzieć, jaki miał zamysł tutaj Spike Lee. Ja nie... Wszystko mi się tak miesza w nim. O, chyba sam też nie wiem, sam właśnie, też nie czy wiedział. Sam Spike Lee by ci był w stanie odpowiedzieć tutaj. Ja też uważam, że momentami to wszystko wyglądało jak film, który byłby klasę budżetową niżej. Jakby całe też bieganie po tym lesie było takie sztuczne po prostu. Strzelaniny też. No. Faktycznie, tutaj celna uwaga Jacka, że te sceny strzelanin, ale również kilka innych wyglądają czasem jakby po prostu były faktycznie, nawet nie wiem czy właśnie specjalnie kiepskie, czy po prostu tak wyszły, ups, przypadek, ale wygląda to czasami, nawet bym chyba się posunął o stwierdzenie, że trochę tandetnie. Jakby... Kurczę, no tutaj wlatuje Tarantino na pełne i w pewnym momencie, no... Totalnie. Tak, ale u Tarantino, kurczę, jednak... Tak, to na się to wygląda. Tak, u Tarantino masz takie mięso powiedz, w tych strzelaninach, czy nie? Na przykład w Bękartach Wojny coś wyglądało tandetnie. No proszę. A jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie oglądałem. Cały film. Nie, ale generalnie jak u Tarantino tak, masz wyciąganą broń i ktoś wali z tej broni, to czuć wagę miękko. Tego pocisku, tak, wagę tego gnata, nie? A tak, tutaj było widać jakby... Kupowaliśmy to, że oni potrafią z tego strzelać, bo no wow, siedzieli w Wietnamie, kurde. Poszło wojskowymi, tak. Ale dostali pistolety na kulki. No, wyglądało to tak średnio, w sensie, no ta scena, kiedy... O tak, zacznijmy... Wybuch tej miny na jednym z naszych właśnie braci, to wyglądało wow, naprawdę to wyglądało w miarę realistycznie. No to mi się bardzo podobało. To mi się podobało tak. W tym filmie też, wybuchy min. Aż dwa, w sumie trzy. Znaczy pierwszy był spoko. Cała dżungla zaminowana. Pierwszy ten wybuch, jak koleś właśnie przypadkiem stanął na ukrytym pozostałościach właśnie pola minowego i go rozerwało, to było takie super coś, co mogło nadać właśnie nowy ton temu filmowi w taki bardziej naturalny sposób, nie? Że dobra, już mają to złoto, już coś się zaczyna dziać, nagle mamy ten wybuch tej miny i to mógł być start właśnie nowego rozdziału fajnego w tym filmie. A później mamy wręcz komediową scenę z rozerwaniem kogoś przez minę, tak. Nie? Że koleś biegnie i nagle się rozbryzguje, nie? Tak, na końcu. Ale jeszcze wcześniej w ogóle ten pomysł z tym... Aż mnie to wybiło, nie? Ten pomysł właśnie z tym, że syn jednej z postaci nadepł na minę, dobra, to bierzemy linę i ciągniemy. Nie będziesz latał. W sensie, kurczę, to już lepiej by wypadło, gdyby właśnie dostaliśmy tych... O wybuch. Tak jak ten Jacek powiedział przed chwilą, dwa, rozerwało kogoś i fajnie, ale... już lepiej, no kurde, dostaliśmy tych Francuzików, którzy potrafią te miny rozbrać, to nie cholera, chociaż może, dobra, rozumiem Spike, przydadzą, że tak nie? Się nie robi w prawdziwym życiu, rozumiemy, powiedziałeś na to trzy razy chyba w tym filmie, ale to niech oni spróbują, żeby tu było jakieś napięcie, czy im się uda, czy nie, czy wszyscy buchną, czy nie, a nie kurna, że bierzemy linę na lasso chłopa, jak w Red Deadzie jakimś i ciągniemy, no. Nie, tutaj dobrą rzecz zauważyłeś, Patryku, że w tym filmie wszystkie sceny, gdzie mogło być jakieś pewne napięcie, gdzie człowiek mógłby być bardziej przykuty w fotel, one są realizowane w taki sposób, że ty natychmiast patrzysz na to jakbyś z boku, dosłownie na siebie patrzył oglądającego film. Kompletnie ci tak to wybija z tej imersji w ten świat, w tych co bohaterowie. I poza tymi scenami z Polem właśnie w drugiej połowie filmu, gdzie już mu odwala i zaczyna gadać do kamery, to reszta jest strasznie
strasznie niepasująca. No. A ty, Michał, jak poszczelałbyś razem z nimi? Poszczelać można zawsze, pewnie, że tak. Zawsze. Zawsze. Tylko, że to nie do Wietnamów, tylko do... No właśnie. To jakieś tarcze, tak. Dobra, już myślę, że wystarczy nam żarcików na dzisiaj, bo najpierw byli naziści, teraz strzelania do Polaków. Zaraz nazdajmy ten film. Może jeszcze powiesz, że na tym... Oczywiście to żarty, tak, wszystko żarty. Powiesz, że na tym filmie jeszcze nam utną zasięgi i nie będziemy na nim zarabiać. I zarobimy 0 zł. Ciekawe, kto będzie za tym stał. Co darmo? No. To poproszę. Dobra, to myślę, że... Myślę, że udało nam się omówić cały film jakoś. Widzicie, da się z 2,5 godzin zrobić 50 minut. Nie mówiliśmy o tym, że tam też duży nacisk na ten, że lubi właśnie Spike te swoje polityczne pierdoły i że dostajemy zakończenie właśnie komentarzy. Że dostajemy właśnie. Akurat, ja nie akurat znam typa. Przy takiej sytuacji, kiedy takie rzeczy się działo, Sadio USA, znowu Black Lives Matter. O, no to faktycznie. Dobra, to ciśniemy z koksem, uwaga. Na koniec warto byłoby też poruszyć temat samego zakończenia filmu, tudzież wciskania jeszcze dodatkowo wątków politycznych i społecznych do filmu, czyli o końcówce, w której widzimy jakieś zebranie Black Lives Matter, które dostali pieniążki. Co sądzicie o takich zabiegach w ogóle w filmach? Czy to powinno być, kultura powinna być jakoś, ciężko powiedzieć, żeby odcięta, ale czy... To zależy. Na przykład jak wspominałem w tym filmie to jeszcze było potrzebne? Klansman, tam było to zrobione super. Tam fajnie ten kontekst historyczny działał właśnie w ramach filmu, ponieważ film w ogóle działał się w przeszłości i mieliśmy tam odgrywane pewne wydarzenia, a dodatkowe będące na przykład nagraniami archiwalnymi fajnie jeszcze dodawały tam tego realizmu, tego poczucia, ale jednocześnie mam wrażenie, że w poprzednim swoim filmie Spike Lee nie, nawet jeżeli tam villainem w cudzysłowie filmu było Ku Klux Klan, to ostatecznie nie czułem się, jakby było tam stygmatyzowanie kogokolwiek, tak samo białych osób w Ameryce. Nie było tak wprost podane, która strona jest całkowicie ma rację, czy całkowicie nie ma racji. Mam wrażenie, że tam Spike Lee również w pewien sposób krytykował podejście niektórych czarnoskórych i ich stanowisko. Tutaj natomiast, tak jak wspominałem, nie wiem, o czym ten film był ostatecznie, co chciał Spike Lee powiedzieć. Także jak dostaliśmy na ostatnie 10 minut dokładnie tych przebitek na protesty, na kontekst właśnie walki o równość rasową w Ameryce, na Black Lives Matter, na Trumpa, no tam było jeszcze tyle rzeczy poruszanych, że kurczę, to mi się tak zaczęło zlewać. I tak myślę, panie Spike, ja pana proszę, niech pan już ten film skończy. Już pan parę słów za dużo powiedział. No i skończył. Właśnie tak. Ja tylko brakowało mi na końcu buntu jakiegoś jeszcze wrzucić, jak oni tam krzyczeli te hasła i ręce do góry. Mówię, nie, no zaraz podpalą coś. Właśnie, no kurczę, problem to, bo rozumiem, gdyby ten film trzymał się właśnie w tematyce jakiejś typowo współczesnej Ameryki i poruszał tylko wydarzenia współczesne, dobra, to rozumiem, dobra, mamy Black Lives Matter, tak, zgadzam się. Ale kurczę, dostajemy jakby flashbacki do Wietnamu i odnosimy się głównie do Wietnamu. Właśnie Spike chciał nam tutaj powiedzieć też o tym, że no jakby czarnoskórzy pomimo jakby braku praw w Ameryce byli tymi właśnie pierwszymi, którzy zostali na front wysłani w dużej mierze. I rozumiem. Tam statystyki były podane w ogóle też. No i to jest fajne, to pasuje do tematyki filmu. Ale kurczę, ta końcówka, ja rozumiem, że Spike lubi wrzucać niepasujące końcówki do filmów. Tak samo były te retrospekcje w Black K. Klansman, które tak średnio rezonowały zresztą. A i tutaj mam też wrażenie, że po prostu Spike buduje powoli jakieś uniwersum, gdzie tym Thanosem staje się Trump, bo praktycznie co film mamy jego, powiedzmy, właśnie dojazd w jakimś stopniu. Tak jak w Black K. Klansman dostaliśmy tą końcówkę z jego udziałem, a bardziej jakieś nagrania z wieców,
gdzie tam opowiadał różne, no, nieciekawe rzeczy. Tak tutaj, no, tak jak już wspominałem, mamy go w samym filmie, gdzie jest po prostu powiedziane, że wybrał tam zielone, nie czarne na przykład, no, kurczę, chociażby. No i tutaj rozumiemy, Spike, że nie lubisz pana Donalda, tak? Ale no, da się jakby spojrzeć na te problemy z różnych perspektyw, bo rozumiem, jeden, drugi film, okej, Trump zły, okej, ale jakby jeśli dalej pojedzie Spike na tym jednym po prostu temacie i na tym jednym vilanie całości, to z bardzo ciekawego reżysera może się nam zrobić masakryczny średniak. Patryk Wega. Tak. Tak. A wy, chłopaki, co o tym sądzicie też? O wątkach politycznych? No to już chyba tylko ja jestem jeszcze tutaj. Ale tak. To ja mówiłem o sobie jeszcze. Ja i mój brzuch, bo sorry, jestem trochę gruby. Czyli jest nas trzech, okej. Okay. Czyli, tak, czyli Michał, Jacek tak. I Maciek Jacka. I Maciek Jacka. Dokładnie tak. Nie tolerujesz nas? Ja uważam, abstrahując od Jacka, że polityka jest nieodzowną częścią kultury i ona się będzie zawsze nam przewijała. No, one będą się zawsze przeplatały, bo no jednak kultura, wydźwięk filmów jest jedną z form jakiejś agitacji politycznej i to jest normalne. Z drugiej strony pewnie też możemy zrobić po prostu sztukę dla sztuki, ale jakby nie mam problemu z tym, że faktycznie reżyser przenosi swoje wartości na ekran, chociaż akurat w tym wypadku uważam, że zrobił się delikatny przerost formy nad treścią, bo jednak robienie Black Lives Matter w filmie, gdzie takim podłożem jest wojna w Wietnamie, uważam za może delikatnie bezczelne, bo jednak zapominamy tutaj o takim piekle Wietnamczyków, gdzie to jednak, przepraszam bardzo, ale chyba to oni mieli bardziej przejebane, mówiąc lekko, bo to na terenie ich kraju była ta wojna i to oni najbardziej cierpieli, bo nie, Ameryka tam jak zawsze weszła po prostu po swojemu i stwierdziła, że zaprowadzi demokrację i jakby koszty wprowadzenia demokracji ich w ogóle nie obchodzą. I tak jakby, no, nie wiem, uważam, że troszkę przestrzelił Spike Lee i nawet jeśli rozumiem to, co chciało pokazać, to pokazano to, myślę, w kiepskich okolicznościach, jakby, no. W kiepskiej formie, że tak powiem. Ale nie, dobrze to zauważyłeś, bo jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Przez film nie mówi się o wojnie wietnamskiej czy wojnie w Wietnamie, tylko amerykańskiej wojnie. To mnie bardzo uderzyło i to było jednym z ciekawszych elementów filmu. Ja bym chciał tylko wyjaśnić, bo ja nie jestem przeciwnikiem wątków gdzieś tam politycznych w filmach, aczkolwiek bardzo bym chciał, żeby te wątki były dopasowane do filmu. Wiesz, oglądając jakiś przykład Mamma Mia, nie chciałbym na końcu mieć, nie wiem, nie, już nic nie mówię, bo nazwanym zaraz ten film. Chodzi o to, że to powinno być wpasowane gdzieś tam do tematyki, powinno być wkomponowane w ten film, a nie stanowić osobny element, który będzie dawał inne kolory niż cały poprzedni film, niż całość filmu, że będzie odstawał od nich. Nie, bo komentarz polityczny to nie jest zła rzecz, tylko trzeba go odpowiednio zrobić. I tu rozumiem, co może chciał przekazać Spike Lee, ale sposób, w jaki to zrobił, no nie wyszło. No bo dostali pieniądze znalezione w Wietnamie, które były zrabowane kiedyś tam pewnie Wietnamczykom. No właśnie, innym one Francuzom były zrabowane tak naprawdę Wietnamczykom, bo to oni mieli je dostać za pomoc do jasnej cholery. No, więc tak więc w tym momencie widzimy, że Wietnam sponsoruje Black Lives Matter. Generalnie wyszło na to, że Ameryka się wyjebała na żołnierzy czarnoskórych, oni wyjebali się przeciwko Wietnamczykom, ale generalnie wszystko spoko, nie? I jakby tego wyjebania się Wietnamczyków już tak za bardzo nie widzimy i w sumie z tych Wietnamczyków tak naprawdę, mówiąc szybko i krótko, mi się wydaje, że z tych Wietnamczyków też Spike Lee zrobił takich chłopców do bicia,
że oni są w sumie pokazani, że tylko tak sobie tam, tak sobie... No tak slapstickowo lecą, tak, chociażby ten lecą sprzedawca tam od kur, sobie... który tam samurajem tak. prawie został. Coś tam sobie dziamolą w swoim języku, tylko takie słychać cały czas w tle. Jakby no zrobili sobie, nie, jakby chyba tak. Takie amerykańskie tak, podejście bardzo. Do Spike innych narodów. Moim zdaniem wykazał się delikatną hipokryzją. Dobrze, że na mapie nie pokazywali Wietnamu, bo to mogłoby się stąd skończyć. Wietkongi wyszli. Tak, stąd to być jak, taki moment. Nie, to słowo dobra. Myślę, że tym memem wypada chyba wszystko? Zakończyć. Tym optymistycznym akcentem. Tak, myślę, że powiedzieliśmy już wszystko, co chcieliśmy o tym filmie. Tak. Nie zachęcamy, nie odradzamy. Może przypadnie wam do gustu. Poznaliście nasze zdania. Czy chcecie, chłopaki, coś jeszcze dodać? Czy już wszystko? Ja bym zakończyć tak, że Jacek sobie wspomniał, że stąd Wietnamczyki wyszły, a czy z tego filmu wyszły dobre wartości, jakiś przekaz, no trudno powiedzieć. Raczej nie. O! Ale może komuś się spodoba takie kino rozrywkowe bardziej. To chyba wszystko na dzisiaj, tak więc my się z wami żegnamy. Żegnamy się. Elko? Żegnamy się dalej. Cześć, do usłyszenia. Taki humorystycznym akcentem. Do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć.